w telewizji o godzinie 12.45. Za długo zwlekał, jak powiedziałeś, Bartosz Papka. Miał świetną szansę, żeby zdobyć bramkę. W każdym razie jest korner. Centra na pole. Korner! Oj, 1-0! Ale świecił tą piłkę. No i teraz wściekłość Kamila Kieleścia będzie podwójna. Świetnie wykonany ten stały fragment. Znakomite zachowanie Janusza Buchholca. Zszedł na pierwszy słupek. No i fantastycznie uderzył. Mówiłeś przed rozpoczęciem naszej bezpośredniej transmisji, że dużo będzie zależało od Buchholca w defensywie, a tymczasem w ofensywie się pokazał kapitalnie. O, to zrobił. W defensywie pokazał też dwa razy swoje możliwości. Asysta Lecha. Malarz się nie spodziewał. Odpuścili klicze Rachwał, a także będący tam bardzo blisko Bartłomiej Bartosiak. Z tym 1-0. Będzie ktoś rozliczany, czy ktoś stał, miał stać na... Pokić. Dobrze, kontroluje bardzo piłkę. Dobrze Głowacki tam wybił tą piłkę, nie dopuścił Flisa zbyt blisko. Tylko Baran broni dostępu do bramki Malarza, tymczasem Wacławczyk ciekawie rozgrywa akcję, podaje do Michała Maka, przeszkodził troszkę Basta. Michał Mak, dośrodkowanie, gol! Baranowski. Paweł Baranowski strzela w Olsztynie, były zawodnik Stomilu i mamy rezultat 1-1, 60. Pierwsza minuta gry. Ależ dokładną wrzutkę zaliczył Mateusz Mak, mimo tego małego nieporozumienia z Bastą. Michał, przepraszam. Mimo tego małego nieporozumienia z Adrianem Bastą. O, przy nich muszą naprawdę bardzo krótko być. Nie miał szans Buchholz. Dobrze podał w pole karne Wacławczyk. Wydawało się, że już nic z tego nie będzie, bo tam Basta niepotrzebnie się uwikłał walkę o piłkę. No i świetnie Paweł Baranowski dla zawodnika GKS-u Bełchatów. Ale już za wolno ją rozgrywają piłkarze trenera Kaczmarka. Andrea Prokić teraz urywa się. Michał Mak, pole karne. Michał Mak kontra Skiba. Michał Mak 2-1. 66. minuta i 6. gol w tym sezonie zdobyty przez Michała Maka. Taka strata no... Niestety tutaj nie zdążyli wyjść obrońcy. Jak mówiłem przed rozpoczęciem drugiej części meczu, nikt jeszcze do przerwy spotkania w piłce nie wygrał. To się potwierdza. Michał Mak kontra Skiba. O spokój, taki poziom olimpijski. Co najmniej jeden Hempel nie przytrzymał linii. Nie było offside'u i tutaj już pewnie wykorzystał. Bracia Kunowie, to też z Węgorzewa zawodnicy. Buchholz, przy nim Prokić, ładnie tu wymanewrował Serba. Dośrodkowanie pole karne. Ależ kapitalna bramka Wstęgi. 2-2, 76. minuta. Świetna akcja Buchholza. Znakomite dośrodkowanie i wyjście na piłkę. No, kapitalnie zachował się Tomek Wstęga. Poszedł w ciemno, można powiedzieć. Dołożył nogę jak naprawdę rasowy snajper. Kapitalnie zmieścił tą piłkę. Miałem przeczucie, że to nie jest ostatnie słowo w wykonaniu Stominu. Znakomicie Buchholz. Gol, asysta i znów krótki słupek. Tak. Nie zdążył Wiluż z interwencją. Tym razem tutaj nie możemy winić Arka Malarza. Tak, nie miał szans, stopniu. Absolutnie. To jest bramka Wilusza. Dołożenie stopy kapitalne uderzenie. Maciek Wilusz, ten mecz czy w niecieczy, czy tutaj... Oj, szansa, Michał Mak! Bardzo szybko, gol! Niestety. Ależ kapitalna odpowiedź GKS-u Bełchatów. Ależ... Druga bramka Michała Maka. Roller caster. Coś nieprawdopodobnego. Cios za cios. Michał Mak pokonuje Skibę. Niebywałe, niebywałe. Nie zdążyliśmy przeanalizować bramki dla drużyny Stomilu. Kardynalny błąd w defensywie. Świetnie Sawala. Mach czeka. Znowu błąd Hempela. To on znowu złamał linię. Nie było mowy o spalonym. Jest. Muszą na to uważać. 3-2.